Hej, witam Was dzisiaj serdecznie. W tej chwili jestem jako pasażer. Mam fajnego kierowcę, ale jakiego to Wam nie powiem, bo to dopiero Wam powiem, jak 100 tysięcy subskrypcji osiągnę, no nie wiem za ile lat, więc spokojnie poczekacie Wy i poczekam ja. O, już tak jak słyszycie, nawigacja nas prowadzi. Dzisiaj mam taki plan pojechać do szkoły Amelki. Właśnie kieruję się po drodze, jak zawsze, jadąc do jakiegoś celu. Przy okazji coś sobie zwiedzam, więc zapraszam Was na to zwiedzanie. Pokażę Wam tereny, które sobie wypatrzyłam, żeby Wam pokazać, więc zapraszam. Pierwszy przystanek, zbiornik wodny Słup. Idę teraz tutaj na tamę. To jest, nazywa się w sumie Eko Marina Słup. Znajduje się już po drugiej stronie zapory betonowej. A teraz już wiem, dlaczego jest to marina, bo jednak jakieś żaglówki są na tym zalewie. Podejdę bliżej, to więcej sfilmuję. Wchodzę sobie po takiej kładce. Fajne miejsce, można tutaj złapać taki oddech. Od przyroda piękna, czyściutko jest. Zaraz udam się gdzieś w tamto miejsce. Gdzieś tam jest miejsce piękne, widokowe, więc zobaczymy. Jakaś może tam wiata widokowa albo platforma, zobaczymy. Albo tylko po prostu, chyba że to jest to tutaj, co jest przed nami. Zaraz zobaczymy. Na razie nawigacja musi mnie tam zaprowadzić. Zobaczymy, gdzie się znajdziemy. Wracając z powrotem, zobaczyłam turbinę wiatrową bez śmigieł. Pewnie już jakaś stara, ale wiatrzysko tu wieje ostro. Zobaczymy, jak sobie mikrofon poradził. Zobaczymy. Idziemy dalej. Znajdujemy się teraz po drugiej stronie tamy. A wcześniej była. Tutaj byliśmy. Podejrzewam, że ten widokowy taras, raczej taras, te miejsce, to trzeba tam iść jeszcze w dół. Więc zapraszam Was do wędrówki.
mała góreczka, więc trochę bieganiny. Idę zobaczyć, czy to jakiś widok będzie z tego ciekawszy, czy tylko taka plątanina dróg dojazdowych. Tu jest miejsce do wodowania, więc zobaczymy, tu tą drogę sobie wybierzemy, więc czy tu coś widzę ciekawego? No podejrzewam, że w lato, na wiosnę jest tutaj pięknie. Ale teraz to taka ponura szarość troszeczkę. Ale też mimo wszystko no jest troszeczkę sporo tych takich dojazdowych miejsc, gdzie samochodem można sobie przyjechać. Zaparkować. Nawet kamperem może tu sobie kiedyś przyjadę. Bo jest tu naprawdę sporo takich zakamarków. Tu jest kolejna droga. A coś może tu jest bardziej? Nie, to się tak odbijało mi światło i wydawało mi się, że jest tutaj beton, ale jednak nie, jest to taka polanka. No i fajnie. Tutaj już tak więcej miejsca i chyba tędy nawet bym dojechała kamperem. Ale powiem wam, jest teraz listopad już i czuć zapach takiego mułu, więc podejrzewam, że na wiosnę, zobaczcie jak tu akurat brzeg nie jest wcale przyjemny, no i zapach nieciekawy. Jak komuś to nie przeszkadza i lubi łapać rybki, nie boi się w błocie takim morusać, to fajne jest tutaj miejsce. Miejsce nazywa się dość ciekawie, bo Smoczy Ogon. Dojechałam do kolejnego celu. Jesteśmy oczywiście w mieście, ale jakim? To zaraz się dowiecie. Znajdujemy się w miejscowości Jawor i właśnie podchodzę do kościoła pokoju w Jaworze. Zobaczymy, czy uda mi się wejść do środka.
wchodzimy do środka. Znajdujemy się już w środku. Zapach kościoła jest wyjątkowy, specyficzny. Ja wam polecam przyjechać zobaczyć kościół realnie, bo powiem wam, zwiedziłam do tej pory sporo obiektów kościelnych i ten jest naprawdę wyjątkowy. Znalazłam się tutaj i naprawdę zaciekawił mnie ten obiekt. Dlatego warto przyjechać. Za chwileczkę, jak wyjdę stąd, pokażę wam go też na zewnątrz. Później wam opowiem troszeczkę o kościele. Drewniany kościół wybudowany na mocy porozumienia pokoju wersalskiego, zawartego w 1648 roku. Wybudowany w latach 1654. Ciemno się troszeczkę zrobiło. Konstrukcja ryglowa, barokowe wyposażenie wnętrz. Ale tu jest troszeczkę inaczej, ławki są inaczej ustawione niż zawsze w tradycyjnych obecnie kościołach. Budowla powstała z materiałów nietrwałych, drewna, słomy i gliny. Obiekt wyróżnia się na tle historii sztuki europejskiej w drugiej połowie XVII wieku ze względu na swoją unikatowość i wysokie walory artystyczne. Jest jednym z trzech kościołów pokoju wybudowanych po wojnie 30-letniej i jednym z dwóch zachowanym do dzisiaj. A drugi kościół jest, tak jak już wcześniej mówiłam, w Świdnicy. Kościół wpisano na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Każdego roku od maja do września w Jaworze organizowane są koncerty pokoju. Odbywają się one w zabytkowych wnętrzach kościoła pokoju. Pierwsze organy zbudowane zostały w 1663 roku. Miały początkowo 26 głosów grających. W 1855 roku zastąpił je nowy instrument, również 26-głosowy. Udało mi się, jak widzieliście, zwiedzić troszeczkę w środku kościół. Teraz wam pokażę go na zewnątrz. Przyszła grupa już turystów, więc nie chciałam przeszkadzać w filmowaniu, a po drugie sam hałas nawet rozmów od razu odbijałby się na jakości filmu.
prawdopodobnie ostatni dzisiaj przystanek, a zaraz Wam pokażę, gdzie jestem. Znajduję się w kamieniołomach w okolicy Sobótki. Parę lat temu spędziliśmy tutaj z Amelką wakacje i miałam nawet okazję popływać sobie w kamieniołomach i też poobserwować młodych chłopaków, którzy odważnie skaczą tutaj z tej skarpy, odbijają się na linie i skaczą prosto w dół do wody. Teren jest prywatny, ale bardzo urokliwy. Idę sobie wzdłuż kamieniołomów, żeby zejść na dół, bo pamiętam, że tam było zejście, więc wtedy łatwiej będzie pokazać Wam teren, jaki tutaj jest w tej okolicy. Zobaczcie, jakie skarpy w dół. O, już tam widać miejsce. Ale dobra, nie zajmuję się filmowaniem, tylko po prostu patrzę pod nogi. Troszeczkę udało mi się zejść. Troszeczkę bezpieczniejszy grunt, bo już są tutaj kamienie. Gorzej było jednak iść ten kawałek tutaj po piasku, gdzie można się było ześlizgnąć, a tam widać widok na szczyt Ślęży. Aby dostać się do pięknego, widokowego miejsca, trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym. Przejść tutaj takimi wąskimi przejściami. O, teraz troszeczkę. Jestem tutaj już na dole w sumie. Są takie płyty, z których można powoli zejść sobie do wody. Widzicie je pod wodą. Piękne miejsce, wystarczy troszeczkę o nie zadbać i naprawdę tu można bardzo fajnie spędzić czas. Okoliczni mieszkańcy tutaj się chłodzą. Dobrze, powolutku wracam. Trzeba się teraz, jak wtedy zeskakiwałam, tak teraz trzeba się wspinać. Znowuż już jestem przy tych piaskach i trzeba wejść na górę albo tutaj spróbować tędy przejść. O, udało się nawet, że nie trzeba było wdrapywać się.
I już jestem. Idę jeszcze w jedno miejsce popatrzeć. Tam, gdzie wtedy skakali. Zobaczę, czy jeszcze jest ten pomost. O, z tego drzewa skakano, czyli tu była przywiązana lina. O, nawet jest w sumie. I zaczepiono, raczej łapano się tej liny. Raczej tu chyba ona się urwała, bo jest za krótka, więc na pewno nową linę zawieszą. A tutaj idę do tego miejsca. O, jest, jest właśnie taka platforma, z której mniej odważni skakali, albo tutaj za krzakami się kryje takie zejście. Co prawda nie jest takie łagodne. I my tu sobie za Melką właśnie pływaliśmy na drugą stronę. Tam się wchodziło. Ale chyba naprawdę jest wysoki, wyższy poziom, bo wtedy była taka tutaj widoczna półka, na którą można było wejść i odpocząć sobie. No to teraz gorsza część wycieczki, bo jest niby niewielka górka, ale bardzo stroma, więc praktycznie muszę się chyba trochę rozpędzić, żeby chociaż w połowie wbiec. Więc start! No, udało się w połowie wbiec. I kolejna góreczka. To jest po to, żeby tutaj auta nie wjeżdżały na ten teren, więc jest górka usypana.